Świętej Anny znajduje się na szlaku zabytków architektury drewnianej województwa śląskiego, zbudowany w połowie XVII wieku z fundacji Andrzeja Celarego. Posiada barokowy ołtarz z rzeźbami czterech ewangelistów, piękne zabytkowe obrazy i kartusz upamiętniający odbudowę kościoła w 1754. Przez pewien czas, w latach 827-850, był użytkowany przez ewangelików. Za ołtarzem głównym można zobaczyć kamień węgielny poświęcony przez Jana Pawła II 20 czerwca 1983 podczas drugiej pielgrzymki do Polski. Thank you.